Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Boskich Babek! Dzisiaj będziemy rozmawiać o najśmieszniejszych stereotypach dotyczących katoliczek. I od razu powiedzmy to, że niestety stereotypy biorą się z życia. Ale z drugiej strony, jeżeli cały czas patrzymy się wyłącznie na te stereotypy, to znaczy, że nie do końca samodzielnie myślimy. Która kojarzy się ze stereotypową katoliczką, jest ubiór. Bardzo właśnie zakryty, szary, polarowy. Spódnica do co najmniej... Łydki. Do łydki. Na pewno zakrywająca kolana. Buty górskie! Wiecie, zero takiego ostrego makijażu, czyli ja jestem dzisiaj makijażu. Totalnym antyprzykładem tym, jak się nie powinna malować katoliczka. Mam czerwone paznokcie, czerwone usta i w ogóle wiecie, tego nie róbcie. Katoliczki negują swoją seksualność i w ogóle nie mają świadomości swojej seksualności. To jest taki trochę stereotyp, jakby katoliczki żyły poza ciałem. Jakby miały tylko duchowo. Tak, dokładnie, bo one się unoszą 2 metry nad ziemią, śpiewają w chórku, są bielankami. Kolejny mit to, że autorytetem dla katoliczki jest wyłącznie biskup, ksiądz, nie wiem, osoba duchowna. Ewentualnie ktoś z litanii do wszystkich świętych. Niektórzy mogą mieć wrażenie, że nie powinno się ufać specjalistom, tylko księżom. Bo nie mamy podbitki imprimatur i o to się rozchodzi. Jeżeli chodzi o dobór kultury, wachlarz nie jest zbyt szeroki, ponieważ katoliczka zasięga wyłącznie hagiografii oraz Biblii oraz innych świętych historii. Oraz ewentualnie prasy, ale tylko katolickiej. I oczywiście Pismo Święte jest mega ważne, ale bądźmy szczerzy, że jeszcze na naszych półkach powinno się coś znaleźć. Ostatni stereotyp, do którego musimy się odnieść, jest taki, że katoliczka ma idealne małżeństwo. W jej małżeństwie nie dochodzi do żadnych kłótni, nie ma sporów. Co ty? Dzieci przychodzą w idealnych momentach na świat. Dokładnie. A seks? Seks jest zawsze ofiarą, modlitwą. Jest spotkaniem jedności dusz i transcendentnym przeżyciem. I wszystkie dzieci są zaplanowane, oczywiście. Tak, zdecydowanie. Jest ich cała gromada, nawet już nie pamięta się ich imion. Może wygodnie się śmiać z takich stereotypów. Pewnie każdy z nas gdzieś tam czasem jednak wchodzi myśleniem, bo jesteśmy trochę wychowani w tym świecie, no nie? Bo kalkami jest dużo łatwiej myśleć. No, ale mimo to, że jakby wszyscy to mamy w sobie, to warto jakoś tak uczyć się takiej swobody i normalności, jednocześnie trwając w Kościele i kochając ten Kościół, nie? Takim, jakim on jest, a jest nieidealny. I jest piękny właśnie przez naszą różnorodność. To jest fantastyczne, że w tym Kościele naprawdę możemy spotkać masę fantastycznych ludzi, którzy mają masę fantastycznych zainteresowań i to jest fajne. Jest w nim miejsce dla każdego. Właśnie, nawet dla tych nieidealnych. Albo nawet szczególnie. Szczególnie. A to, że komuś się udaje właśnie i ma takie sukcesy, że na przykład faktycznie super, dotrwaliśmy w czystości do ślubu, albo super, no super się dogadujemy i tak dalej, jest darem, a nie naszym osiągnięciem, nie? Jest czymś, za co powinniśmy dziękować, a nie czymś, czym mamy się chwalić. A jakie stereotypy dotyczące katoliczek Was najbardziej bawią? Dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa! Co się stało? Nie. Poziom abstrakcji. Wyrzucamy wszystkie nasze żale z całego życia. Zawsze to my mamy jakieś problemy ze sobą.